Chelsea jest już całkowicie zdecydowana na sprzedaż Alvaro Moraty. Klub zaoferował napastnika dwóm zespołom z Hiszpanii. Zapraszam na kolejny odcinek. Świetny czas w Juventusie oraz udany powrót do Realu Madryt sprawiły, że Morata stał się bohaterem dużego transferu do Chelsea. W Londynie początkowo radził sobie bardzo dobrze, ale im dalej w las, tym zaczęło być coraz słabiej. Do tego nowy menedżer The Blues, Maurizio Sarri, nie do końca jest przekonany do Hiszpana i wszystko wskazuje na to, że jego przygoda ze Stamford Bridge dobiega końca. Według hiszpańskich mediów Chelsea postanowiła działać i zaoferować piłkarza innym klubom. Jak na razie wieści o dostępności Moraty na rynku skierowano do jego ojczyzny, a konkretnie do Atletico Madryt i Barcelony. To dosyć kontrowersyjne kierunki dla Moraty. Napastnik jest w końcu wychowankiem Realu Madryt. Chcąc jednak ustabilizowania swojej sytuacji, Morata poważnie myśli nad przeprowadzką. Wybór Rojo Blanco rzecz jasna wiązałby się z powrotem do stolicy Hiszpanii, co wiele by ułatwiło pod względem aklimatyzacji. Ponadto Madrytczycy sami są bardzo zainteresowani transferem i spotkali się już w tej sprawie z The Blues. Katalończycy zaś rozważają sprowadzenie Moraty w roli następcy dla Munira El Haddadiego, który chce na stałe opuścić klub. Przy przeprowadzce na Camp Nou piłkarz z pewnością będzie brał pod uwagę, że nie będzie mu łatwo wywalczyć miejsca w składzie. Zanim dojdzie do transferu, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. AS twierdzi, że Chelsea zależy na transferze już w tym miesiącu, dlatego w grę wchodzi wypożyczenie z lub bez opcji wykupu. Wcześniej Maurizio Sarri i spółka chcą jednak sprowadzić następstwo. Tutaj faworytem jest Gonzalo Higuain, a jego alternatywą miałby być Callum Wilson. Atletico również musiałoby dokonać sprzedaży, by zdobyć środki na pensję zawodnika z myślą o hiszpańskich przepisach. Pensja Moraty wynosi obecnie około 9 milionów euro rocznie, a Chelsea raczej nie zamierza dokładać się do jej spłacania w trakcie wypożyczenia. W tym odcinku to już wszystko, dzięki wielkie za uwagę, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał, a w komentarzach napiszcie, jak sądzicie, czy Alvaro Morata trafi do Atletico bądź Barcelony. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!